wielka radość i wielka duma. Dzisiaj po ponad 2 latach przygotowań ruszyło ogólnopolskie call center Polskiej Spółki Gazownictwa. To inwestycja, która na początek już dała ponad 80 miejsc pracy, ponieważ jest to szeroko pojęta branża teleinformatyczna, więc nowoczesne technologie, które w sposób naturalny kojarzą nam się i wiążą nam się z młodym rynkiem pracy, więc jak mogliśmy zaobserwować, większość osób, które tu pracuje, to młodzi ludzie. Dzięki temu udało się ich zatrzymać w regionie, nie wyjechali za pracą. Mamy nadzieję, że takimi inwestycjami powstrzymamy emigrację zarobkową, a co najważniejsze, to ogromny prestiż dla naszego 30-kilkutysięcznego miasta Jarosławia. Dzisiaj klientów branży gazowej, klientów, których obsługuje Polska Spółka Gazownictwa, jedna z największych strategicznych spółek Skarbu Państwa, dzwonią do Jarosławia nie tylko z powiatu jarosławskiego, z samego miasta, czy nawet naszego województwa. Dziś i przez kolejne lata będą tu dzwonili odbiorcy gazu z Opola, Szczecina, Poznania, Krakowa czy Warszawy. To ogólnopolskie centrum, które działa na terenie całego kraju, zlokalizowane w Jarosławiu. To jest wielka duma i wielka radość i wielki prestiż dla nas. Ponad 2 lata zajęło mi zabieganie o to, aby ta inwestycja została tutaj zlokalizowana, ale nie ukrywam, że nie byłoby tej inwestycji, gdyby nie po pierwsze ogromna przychylność ministra właściwego do spraw energii, który nadzoruje spółki energetyczne, pana ministra Krzysztofa Tchórzewskiego, i co tutaj najważniejsze, naszego krajana, który kieruje od blisko 2 lat Polską Spółką Gazownictwa z poziomu Warszawy, a więc z poziomu centrali, gazownika o wielkim zaangażowaniu, wielkim doświadczeniu i wielkiej, ogromnej eksperckiej wiedzy, który dziś dla premiera Mateusza Morawieckiego przygotowuje wielki plan gazyfikacji całej Polski, całego kraju, pana Mariana Żołniaka. Gdyby nie jego wsparcie, życzliwość i determinacja, wspólna determinacja potrzebna do tego, aby ta inwestycja tutaj powstała, niewątpliwie by jej nie było.